Kostka na przestrzeni lat opanowała chodniki wzdłuż krakowskich ulic. Największym jej walorem jest fakt, że kostkę szybko się układa i bez problemu zdejmuje w przypadku jakiejś awarii podziemnych instalacji. Dodatkowo nie pęka pod ciężarem parkujących albo najeżdżających na nią samochodów. Ale jest i druga strona medalu. Na fugi między płytami narzekają rodzice z wózkami, rolkarze czy rowerzyści. Zarząd Dróg Miasta Krakowa, planując remont ścieżki rowerowej i chodnika pomiędzy ulicą Dekerta i Turbasy, postawił na jednolitą asfaltową ścieżkę rowerową oraz sąsiadujący z nią również asfaltowy chodnik, oba oddzielone od siebie białą linią. Technologia będzie nie dość, że bezpieczniejsza, to jeszcze tańsza od naprawy popękanego bruku. Prowadzone prace nie wymagają zmian w podbudowie obu ciągów. Asfaltowa nawierzchnia pojawi się też przy zjazdach na posesję. Prace właśnie się rozpoczęły, trwa rozbiórka popękanej nawierzchni i widać gołym okiem miejsca, gdzie pojawiły się pofałdowania. Droga rowerowa i chodnik potrzebują naprawy, a przypomnijmy, że to jeden z najczęściej uczęszczanych szlaków zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Tych drugich przejeżdża tu dziennie nawet 3000. Obecnie rowerzyści korzystają z jezdni i chodnika po drugiej stronie ulicy. Prace pochłoną około 150 tysięcy złotych i zakończą się w połowie września.